Siemano widzowie, z tej strony Goldboy, a dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z projektu Elektrownia. Jeśli się nie mylę, to chyba w 8. Ale mówię to chyba, bo już czasami gubię rachubę. Tak czy siak, to co? No to jesteśmy w 8 i mamy jakąś misję, tylko szczerze powiedziawszy nie pamiętam jaką. Co to było? Przeszukaj obszar A, minus 814, 1730, coś tam trzeba było przeszukać, coś się działo. Także myślę, że bez problemu się tam wybierzemy w tym momencie, tylko kwestia jest taka, że ja nadal tej broni nie mam, jak pewnie pamiętacie. I w sumie żadnej nie zdobyłem. O kurde. A jakbym miał złoto, to bym mógł u niego kupić. A żelazo było czasami do zbierania. Czekajcie. Wait. O Jezu, auto jump jest włączony. Tu jest Markus. O, jest Ender Chest. Aha, mam tylko to w tym Ender Chest. Ej, a mnie tu byłem kiedyś? Nie wiem czy byłem, ale szczerze wejdę tu sobie. Czekajcie, i wejdziemy sobie w opcję. To jest Controls. Także tak, włączymy sobie jumpa. Ej, w ogóle nigdy mnie tutaj nie było. Tak szczerze, patrz, to jest nawet jakiś ziomek się kąpie jakby. Właśnie nigdy mnie tutaj nie było po tej stronie. Aha. Terra. Korytor. W ogóle mnie nie było tak. Ziomek co się robi w rurach. Nigdy mnie tutaj nie było, tak szczerze. Nie wiem co tutaj jest kompletnie. Bo ogólnie chciałem tak zrobić, ale szczerze jestem bardzo ciekawy co. O! Patrzcie, mam amunicję, więc fajnie. Więc fajnie. Szczerze wam powiem, że widzę, że mi się tutaj ustawienia spierdzieli o tym, że nie mam. Złamam pod Z, a chciałbym mieć pod F. Także chyba zaraz to przestawię. Co to jest? Handlarz kolejny. Au, przepraszam. Nie mogę tego rozwalić. O! No, fajną tutaj broń masz, ale drogi jesteś, panie. Mogę tu wejść? Mogę. Aha, nie mogę tego otworzyć. Dobra, w ogóle przychodzę jak do siebie tutaj. I tu coś jest jeszcze w ogóle. Mnie to takie rzeczy ciekawią w sumie. Bo ja tych nawet sobie nigdy tak jakoś nie zwiedzałem tak szczerze. Szczerze nie zwiedziałem, a to naprawdę na tej mapie jest tyle. A my tu już chyba byliśmy w tej wiosce, nie? Tak, my w niej chyba walczyliśmy, żeby oczyścić teren. Jak dobrze kojarzę, tylko od drugiej strony do niej poszliśmy, coś mi się tak wydaje. Nie wiem co jest tam. Jakaś droga. No dobra, no tak czy siak nie mamy za bardzo broni, tu mamy też wodę. Wiecie co, myślę, że jak już sobie pójdziemy tam na miejsce misji, to się zobaczymy dalej, ponieważ tutaj nic ciekawego teraz nie będzie, ale zresztą muszę sobie właśnie zjeść trochę się wody napić, więc ogarnę sobie pewnie trochę postać, no a przede wszystkim to zmienię sobie ustawienie, także już zobaczymy się, myślę, na miejscu. O kurde, co tu się stało? Przeszukaj wnętrze statku. Co tu się... O, to, on też... Ja nawet tego nie przeczytałem, on sam to powiedział, co tu się stało, co to jest? Właśnie tak patrzę, Jezu, jakiś statek się rozbił, kosmiczny? What? A nie, czy to jest normalny samolot? Wygląda jak jakiś statek kosmiczny, nie? Chociaż widać już tutaj to zarażenie. Okej, tu mamy jakieś wejście do statku. Kapsuła. Okej, tu nic nie ma więcej. Konserwy. Notatka naukowca. Aha, to są puste. No, Jezu, ile tu będzie czytania? Notatka. O, Ben, ucieczka, dobra. To może zanim to przeczytamy. Plan szczepion w toku. Co? Gdzie? Za tą bramą. Masz klucz. Aha. Okej, przepustka do doku. Otwórz bramę. Okej. Zniszcz? Aha, okej. Teraz sprawdźmy te notatki w takim razie. Po kolei sobie. Zarażony najpierw zaczął być agresywny, następnie straciliśmy z nim kontakt. Ostatecznie cały zmienił się w coś jakby zombie. 20 maja 2016 roku. Okej. To
to te notateczki będziemy sobie odkładali. Może dajmy sobie wszystkie tutaj jakoś na dół i odkładajmy jakoś tak wyżej, nie? Żeby się to nie zgubiło. Może tak jakoś to zrobimy. Ładnie to sobie odkładać. Dobra. To jest notatka naukowca. Co mamy jeszcze? Mamy Chrisa, mamy tego. Dobra, teraz tą. Powoli zbliżamy się do planety C641. Możliwe, że już jutro będziemy lądować. Raleigh Robinson w 2015, czyli trochę wcześniej niż z tą zarazą. Okej. Okay. Notatka. Notatka, może tą weźmy sobie teraz. Dzisiaj przybył do nas statek kolonizacyjny Coret Evo. Dowództwo przyjmuje Chris Scott. Okej. Okay. Chris Scott. Dobra, to zaraz sobie przeczytamy. Już od kilku dni badamy planetę. Na planecie znaleźliśmy obcą formę życia. Jest to jakaś dziwna poruś. Na razie podchodzimy do niej jedynie w kombinezonach. Czyli ta poruś, która zmienia ludzi, ona jest sprowadzona z innej planety, z tego co się wykazuje, ponieważ była robiona kolonizacja i została sprowadzona z innej planety, tak jakby. Okej, okay. A to może ucieczka na końcu, może teraz to. Statek kolonizacyjny został rozłożony po... nie, rozłożony, potwierdzony, przetwierdzony do Ziemi. Zajęło nam to kilka dni, ale wreszcie mamy bazę, teraz możemy skupić się na badaniach. W 16. No wiemy, że już w czasie gry to od tego czasu już chyba minęło ponad 20 lat, nie? Notatka Chrisa Scotta 2. A PGA jest jeszcze go reszta strony wyrwana. Przenosimy plany szczepionki do statku Cora. Okej, okay, ja w ogóle nie sprawdzałem, czy to są jakieś dalsze notatki. Ja jestem debilem. Statek, patrzcie. Badania trwają pełną parą. Dzisiaj naukowcy odkryli, że poruś, którą nazwali PGA, może posłużyć jako paliwo. To może zmienić ludzkość. Dzisiaj zaczęliśmy przerabiać silniki naszych statków na te napędzane PGA. Wydobywamy poruś na coraz większą skalę. Poruś sama się rozrasta, dzięki czemu jest praktycznie niewyczerpalna. Dzisiaj jeden z naukowców miał styczność z poruszem bez kombinezonu. Zaczął tym porastać. To jest straszne. Zarażona jest na kwarantannie pod ciągłą obserwacją. Naukowcy już pracują nad szczepionką. Naukowcy stworzyli anty-PGA, które ma wyniszczyć PGA. Wykonywane są pierwsze testy. Okej, okay. Ja nie sprawdzałem w tych notatkach, tylko kurde, jestem debilem. Dobra, to była jedna na szczęście. Nie sprawdzałem, czy nie ma czegoś więcej. Jedna, dobra. Ale muszę na to zwracać uwagę, bo ja czasami zapominam. O! Stało się, to dość dalej realizujemy bazę. Pierwszą musimy zdobyć tę planetę. Dobra, to jest pierwsza faza zakończona. Naczelny projekt wysłał. Teraz musimy czekać. No dobra, to tutaj to są czekania. To jest najważniejsze, co mamy tam, czyli oni prowadzili tą poruś wcześniej. Dobra. No i ucieczka. Udało się nam uciec na... Udało mi się uciec na Cora XA. Jest ze mną Robinson i dwóch innych ludzi. W bazie jedna osoba z załogi miała kontakt z poroślą, więc... zataiła to. Przez cały dzień miała styczność z wieloma osobami, te osoby z innymi i tak dalej. Połowa załogi była zrażona i nikt o niczym nie wiedział. Przez noc zarażeni przeobrazili się w chodzące zombie. Następnego dnia rankiem w całej bazie panowała panika. Wszyscy zaczęli uciekać, zdrowi przemieszczali się do statków. Aby stąd odlecieć, bo jedno było pewne, w bazie nie jest już bezpiecznie. Z tego co wiem, poza mną i trzema osobami, które są ze mną, wyleciał jeszcze jedna osoba, statek z dwoma osobami na pokładzie. Ja z resztą załogi kierujemy się na ziemię. Ben Walker. Mamy dość dużo zapasów, ale kończy nam się pewnie. Nie wiem, czy zdołamy dolecieć na ziemię. Udało nam się znaleźć w ładowni jeszcze trochę paliwa, niestety GPS nam się zepsuł. Okej. Okay. Zgubiliśmy, mimo że nie mamy paliwa... że mamy paliwo, chyba nie dolecimy na Ziemię. Już kilka miesięcy błąkamy się po przestrzeni kosmicznej. Udało się nam namierzyć sygnał z jednej z baz na Ziemi. Już ponad 20 lat minęło od wylotu z planety C641. Może w końcu wrócimy do domu. O, rok 2039. Okej. Okay. To był 1939. Niestety lecimy już na resztkach paliwa. Podróż trwa już długo, a może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Ben Walker. Wpadliśmy w ciężką atmosferę. Może uda nam się dolecieć na Ziemię. Zaraz, coś do nas strzela. Nie uda się nam wylądać. Rozbijamy się. Żegnaj, świecie. Okej, okay, dobra, to zaczyna się sytuacja, że tak powiem, troszeczkę no, ustawiać. Tak czy siak. Myślałem, że będziemy się udać do tej troi, ale
Nie wiem, robi się noc, co mi się bardzo nie podoba. Proszę pokazać przepustkę do kamery, aby otworzyć bramę. No mam, halo. O. Dobra, dzięki. Wejdź do doku. Plany szczepionki, gdzie wejdę do środka. Okej, okay. A ta brama to by się mogła zamknąć? Byłoby fajnie w sumie, gdyby się zamknęła. Okej, okay, fajne. Dobra. Przeszukaj dok. Mam schody. Więc zejdę sobie. Coś się rusza, tylko nie wiem za bardzo co. W sensie, okej, okay, tam coś jest. Tam, dobra, wejdźmy sobie do środka, bo jestem ciekaw tutaj chyba. Sterownia kapsuły. Nic się nie stało. Laboratorium. Weź na zewnątrz doku. Plany szczepionki, aha. Plany szczepionki, to już na... Czy tak, to chyba muszę się skontaktować z Markusem, ale tu nie ma znaczenia, muszę wyjść na zewnątrz. Aha, to już zdobyłem, a ja bym chciał zobaczyć inne pomieszczenia, mogę? Aha, tu się nie da wejść. Przepustka do doku, plany szczepionki. Tu się nie da wejść, ale ja bym się chciał zobaczyć sobie to pomieszczenie, zanim wyjdę. Tak całkiem. Markus? Aha, dobra. Tak, musimy się spotkać jak najszybciej. Gdzie i co się stało? Skupiam się w ratuszu, tam ci wszystko wyjaśnię. Dobra, zanim się tam spotkamy, to... a więc zobaczymy jak nas... Halo Jade, łódź gotowa? Chyba tak, a o co tak pytasz? A tak sobie. Dotrzyj do ratuszu, to mam zadanie. Ja tu przeszedłem właściwie, ale tu nic kompletnie nie ma, tak szczerze, szkoda, że nie mam jakichś skrzynek mimo wszystko. Najlepiej to bym chciał broń, której dalej nie mam. No ale dobra, no to ja sobie tak, zjem sobie znowu. To wywalam. Jeszcze tu mogę sprawdzić, ale... Aha, to nawet wejść nie mogę. Jest zablokowane, no dobra. Tak czy siak widzę, że teraz zaczął padać, ale my wykorzystamy do tego swoją szybką podróż. Także idziemy do Nist. Halo, halo, dzień dobry. Dobra. I o co tu teraz chodzi? Markus. Słuchaj, mam plany szczepionki. Zaraz wyruszam do Troi. Co, skąd i czym niby popłyniesz? Z rozbitego statku chyba kosmicznego, a popłynę łodzią, którą naprawiała Jade. Co, jaką łodzią? Jaki statek? Wyjaśnię ci, gdy będzie na to czas. Będziesz szukał Jackiego? To oczywiste. Jako pierwsze zrobię to. Jak rozumiem, ale pewnie nie wystarczy ci paliwa po drodze. Powinna być platforma wiertnicza. Tam powinno być jakieś. Okej. Okay. Dzięki, tylko niech nikt ze mną nie płynie. Zwłaszcza Jade. Tylko uważaj na siebie. Okej. Okay. Ej, czekaj. Co? A masz klucz do laboratorium? Prawdopodobnie będzie w Troi. Mam nadzieję. Obyś się nie mylił. A więc powodzenia i nie przypływaj bez Jackiego i nie martw się o mnie, będzie dobrze. Mam nadzieję, więc do zobaczenia. Dotrzyj do jachtu. Uwaga, zbliżasz się do finalnego momentu. Po wejściu na jacht popłyniesz do Troi, nie będziesz miał możliwości powrotu, więc jeśli masz jakieś niedokończone sprawy, dokończ je teraz przed wejściem na jacht. Dobra widzowie, w takim razie, skoro to jest wejście na jacht i popłynięcie na Troi, to myślę, że to już efekt zobaczycie na początku kolejnego odcinka, jak sobie popłyniemy do Troi i tam w Troi zaczniemy, no... robić dalej fabułę, także myślę, że na tym zakończył taki krótszy odcinek, taki trochę radosny, jakiś statek się rozbił, ale bardzo wartościowy odcinek pod względem fabuły, ponieważ dowiedzieliśmy się, skąd ta podróż się wzięła, tak? Że ona jest
Dokładnie z innej planety i jak to się stało, że wszystko się tu przeniosło, tak? Więc już wszystko wiemy. Także, no co, no to teraz już tylko nam pozostało dotrzeć do Troi i tam pewnie dowiemy się najwięcej rzeczy z fabuły. Aczkolwiek powiem wam, że do tej Troi wyruszam tak lekko nieprzygotowanym, pod względem przynajmniej broni, ale dobra, jakoś sobie dam radę może. Coś jakoś się to zrobi, nie? Tak przynajmniej mam nadzieję, że się uda. Także no to co, no to widzimy się chyba w kolejnych odcinkach i siemaneczko i cześć!